Naprawdę wielkim optymizmem napawają te postępy prac. Jesteśmy też w miejscu, które w zeszłym tygodniu było nieprzejezdne. Bloki, które są tutaj wzdłuż ulicy Nabrzeżnej, jeszcze na początku zeszłego tygodnia nie mieliśmy pewności, czy one będą nadawały się do wykorzystania. Wczoraj zostały wykonane, czy zakończono prace stabilizacyjne i wzmacnianie fundamentów. Wylano ponad 12 metrów sześciennych betonu i dzisiaj już trwają prace ekip dezynfekcyjnych, tak żeby jak najszybciej również w tych wielomieszkalnych budynkach jak najszybciej przywrócić normalne funkcjonowanie. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, optymizmem to wszystko napawa, ale musimy bardzo mocno się koncentrować i nie dopuścić też do tego, żeby ten optymizm uśpił naszą czujność. Dlatego chciałem z tego miejsca ważny apel wystosować. Mamy obecnie 140 obiektów, które zostały wyłączone z użytkowania. Te obiekty są albo otaśmowane, albo oznaczone odpowiednimi tablicami, albo mają napis zakaz wejścia. Ja bardzo jeszcze raz proszę i wystosowuję apel, żeby mieszkańcy, użytkownicy tych obiektów nie wchodzili do nich, nie prowadzili prac porządkowych. To, że ten budynek stoi 2 tygodnie, to nie znaczy, że za godzinę się nie ulegnie zniszczeniu. Wczoraj mieliśmy taką interwencję, gdzie musiałem skierować siły policyjne, żeby zabezpieczyć obiekt przed dostępem osób, mieszkańców, którzy prowadzili tam prace porządkowe. Dotknęła nas wszystkich, was wszystkich ogromna tragedia i zróbmy wszystko, żeby ta tragedia nie była spotęgowana. Straciliście często, i to z wielką przykrością mówię, mienie, natomiast nie dopuszczajcie do tego, nie róbcie tego, żeby stracić życie. To wszystko, co uległo zniszczeniu, można odbudować, natomiast życie nie zostanie zwrócone, dlatego bardzo proszę, stosujcie się do apeli i zarządzeń wydawanych przez służby. Szanowni Państwo, w większości miejsc udało już się doprowadzić prąd, ponad 95% takie dane otrzymuję od operatorów. Tak naprawdę to są pojedyncze już w poszczególnych wsiach i przysiłkach miejsca, gdzie ten prąd jeszcze nie jest przywrócony. Czasem to wymaga naprawdę żmudnych prac, dlatego że trudno jest dojechać w te miejsca ciężkim sprzętem, ale systematycznie te prace postępują. Woda w Lądku już jest doprowadzona w 100%, w Stroniu ponad 80%. Dzisiaj też musieliśmy wstrzymać prace związane z transportem ciężkim tutaj wzdłuż ulicy Nabrzeżnej, dlatego że kontynuacja prac naprawczych na wodociągach wymaga odkopania zasów i zlokalizowania awarii, która gdzieś tutaj powoduje ubytek tej wody. Więc to wszystko jest stale kontynuowane. Gaz. Nie mogę jednoznacznie powiedzieć, kiedy gaz wróci. Natomiast firma realizująca zadania na tej instalacji bardzo intensywnie prowadzi te prace. W następnym tygodniu mają być montowane już stacje redukcyjne średniego i niskiego ciśnienia. Pod koniec miesiąca do 30 września powinna się pojawić informacja odnośnie harmonogramu przywracania poszczególnych gazów w poszczególnych lokalizacjach. No to jest szczególna instalacja, zdają sobie sprawę Państwo z tego, że tutaj nie możemy sobie też pozwolić na żaden błąd. Te instalacje muszą być szczelne, a my musimy mieć pewność, że uruchomienie instalacji po prostu zapewnia 100% bezpieczeństwo. Co do działań medycznych, to ponad 1000 interwencji, te wszystkie zespoły, które są uruchomione, które na wcześniejszych briefingach mówiłem, zrealizowały. To z reguły są drobne interwencje, jakieś zaopatrywania drobnych ran, otarć. Teraz poza tymi wszystkimi działaniami porządkowymi też koncentrujemy się na dezynfekcji, na dekontaminacji pomieszczeń. Grupa chemiczna z Poznania działa na obiektach użyteczności publicznej, natomiast wyznaczone zespoły wojskowe systematycznie docierają do mieszkań i te mieszkania czyszczą.
To może też jeszcze taki krótki komunikat, żeby wlać optymizm. Szanowni Państwo, moja pierwsza powódź, w której uczestniczyłem, jako też no, koordynując pracę w sztabie, czy wspomagając pracę w sztabie w 2001 roku w powiecie suskim, Sucha Beskidzka. Proszę mi uwierzyć, że po 3 latach, tam wyglądała miejscowość podobnie, ale po 3 latach, jak tą miejscowość odwiedziłem, naprawdę była nie do poznania, nowoczesna, piękna i wierzę, że tak samo będzie tutaj. Dziękuję bardzo. Prosimy teraz pan major Błażej Łukasik, Wojsko Obrony Terytorialnej. Szanowni Państwo, podsumowując, na obecną chwilę mamy zadysponowanych z Dowództwa Generalnego i Wojsk Obrony Terytorialnej łącznie w tym momencie ponad 2100 żołnierzy z różnych miejsc Polski. Mniej więcej to jest, ten podział jest pół na pół z delikatną przewagą na stronie śląskiej. Są to żołnierze zarówno z pierwszej brygady podlaskiej, warmińsko-mazurskiej obrony terytorialnej, z 7 pomorskiej brygady. Jest batalion artylerii z Węgorzewa. Mamy też 15 brygady wsparcia do dowodzenia z Sieradza, 18 pułk rozpoznawczy z Białego Stoku, 11 małopolska brygada obrony terytorialnej, 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej. Także cała Polska, nawet z północy tutaj przyszła na pomoc. Jeżeli chodzi o... I to są wojska zadysponowane zarówno przez, tak jak wspomniałem, przez Wojsko Obrony Terytorialnej, jak i Dowództwo Generalne. W związku z płynnym przejściem w operację Feniks, dowodzoną przez pana generała Stańczyka, punkt ciężkości z pomocy bezpośredniej, która była realizowana w pierwszych, powiedzmy, 10 dniach, zostaje teraz przerzucony na 3 główne zespoły zadaniowe, które zostały już stworzone. Jest to zespół Wojsk Obrony Terytorialnej, zespół inżynieryjny i zespół logistyki. Będziemy pracowali nad 5 głównych kierunkach wysiłku. Jest to bezpieczeństwo, czyli odtworzenie infrastruktury wałów przeciwpopowodziowych, patrolowanie tych wałów, zdrowie, czyli pomoc bezpośrednia lekarska, szczepienia, pomoc psychologiczna, szkolenie. To jest wspomożenie samorządów, jeżeli chodzi o tą czystą taką pracę związaną z likwidacją tej klęski żywiołowej, akcją kryzysową. Tam będą grupy oficerów łącznikowych przy każdym samorządzie. Mobilność, czyli otworzenie dróg, mostów, zwiększenie przepustowości tych miejscowości, żeby można było tą pomoc dalej dostarczyć, żeby mieszkańcy mogli przemieszczać się na odpowiednich kierunkach. No i logistyka. Logistyka, czyli otworzenie, to co pan nadbrygadier tutaj wspominał, jeżeli chodzi o instalacje gazowe, elektryczne i wodne. Wojsko też będzie przy tym pomagać. Oprócz siły ludzkiej, którą tutaj przedstawiłem, no ja to policzyłem około 50 jednostek sprzętowych, samego sprzętu inżynieryjnego, czyli koparko ładowarki, samochody, wywrotki, uniwersalne maszyny inżynieryjne, nie wspominając o sprzęcie transportowym, który codziennie dowozi tych żołnierzy. Wojsko też jest na obecnie przy administracji, wspomagamy pracę na hubach. Tam jest w samym lądku zdrowia zadysponowanych 120 żołnierzy i sprzęt, który rozdziela tą pomoc, która tu przyjeżdża, jest przy wolontariuszach i pomaga. W ratuszu zadysponowane wojsko, które wspomaga pracę urzędniczą ratusza. Na obecną chwilę, jeżeli chodzi o lądek, ta sytuacja wygląda już dużo lepiej. Jeżeli chodzi o pomoc bezpośrednią mieszkańcom, to co miało być do wyniesienia z mieszkań, z piwnic, już zostało niemalże w 90% wyniesione. Teraz ekipy jeżdżą już po ulicach, odgruzowywują, przewożą ciężkim sprzętem te pozostałości sprzętu artykułu gospodarstwa domowego, sprzęt RTV, na gruzowiska wskazane przez ratusz celem dalszej utylizacji w inne miejsca. Jeżeli chodzi o stronie, tutaj sytuacja wygląda trochę, zauważyłem gorzej, bo przyjechałem. Tutaj tak w 50% widzę. Jeszcze jest wynoszenie, widziałem z bloków, także tutaj ten etap jest troszkę dalej. No i jeżeli podsumowując, bardzo dobra współpraca, jeżeli chodzi o ludność, jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną. Chęć do pracy wszystkich. Ja nie widzę żadnych problemów przez ostatnie 2 tygodnie, bo jestem tu od wtorku, jeżeli chodzi o koordynację z wolontariuszami, z władzami miejskimi, jak i z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję. Poprosimy pan Dariusz Kromiec, burmistrz pana Szczecina. Szanowni Państwo, kolejny dzień zmagań i pracy na rzecz usuwania skutków powodzi. Ten kataklizm, który nas dotknął,
jest w wymiarze gigantycznym. To nawet nie mówię o powodzi, ale o tej katastrofie miasta i gminy. Cały czas pracujemy, nie będę się powtarzał, tutaj moi przedmówcy powiedzieli, jakie prace są wykonywane. Cały czas jesteśmy na etapie wywożenia odpadów popowodziowych, bo tych odpadów jest bardzo dużo, ale ten proces trwa, koordynujemy go wspólnie z wszystkimi służbami. Obszary dotyczące pomocy mieszkańcom również zostały zaopiekowane, więc jeżeli chodzi o służbę zdrowia, o edukację, o pomoc społeczną, o wnioski, które są teraz zbierane, o ocenę szkód, wszystkie zespoły pracują. Nadzór budowlany również wszystkie budynki nadzoruje i analizuje, które mogą być przeznaczone do dalszego użytkowania. Chciałbym podziękować z tego miejsca oczywiście całemu sztabowi, który dowodzi w Stroniu Śląskim. Dziękuję wszystkim służbom wojskowym, policyjnym, strażackim, ale przede wszystkim dziękuję naszym mieszkańcom i naszym przedsiębiorcom i firmom, które działają tutaj na naszym terenie, którzy od samego początku zrobili taki mocny zryw i działają już na polu po prostu usuwania tych skutków. Ważną kwestią jest usuwanie też jeszcze komunikacji, czyli udrażnianie tej komunikacji we wszystkich miejscach. Chcemy ją udrożnić jak tylko możemy, ale chciałem zaznaczyć, że infrastruktura komunalna wstępnie została wyceniona na ponad 300 milionów złotych. To jest 22 mosty, które zostały uszkodzone. 8 mostów, które jest do wybudowania. Tym bardziej mosty na drogach powiatowych. 4 mosty. 1 most na drodze wojewódzkiej. Więc ogrom jest bardzo duży. Już się rozpoczęły prace odbudowy mostu na drodze wojewódzkiej 392. Tą komunikację musimy usprawnić i musimy przywrócić teraz funkcjonowanie. Ta odbudowa się dopiero zacznie, szanowni państwo. Teraz są kwestie związane z dezynfekcją, odkażaniem tych miejsc, które tego wymagają. Więc przed nami tygodnie jeszcze tego porządkowania i rozpoczęcie procesu odbudowy. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wspomagają nas w tych trudnych chwilach, bo to jest bardzo ważne. Napływają do nas pomoc z każdej strony. Fundacje, osoby fizyczne, podmioty, firmy, samorządowcy, którzy w różny sposób, czy rzeczowy, czy finansowy, nas pomagają. Chciałem im też z tego całego serca podziękować. Ale tak jak mówię, mieszkańcy są najważniejsi, którzy tutaj mieszkają. Wszyscy zostaną zaopiekowani, wszystkim będzie udzielona pomoc. Nikt nie zostanie sam. Apeluję też do mieszkańców i do wszystkich, którzy przebywają na naszym terenie, aby podporządkowywać się tym komunikatom, które są wydawane przez nasz sztab, czy na naszych portalach społecznościowych, czy na naszej stronie, albo bezpośrednio, które są przekazywane przez nas, nasz zespół. Szanowni państwo, trudne chwile, pracujemy, stabilizujemy tą sytuację, żeby ta funkcjonalność została przywrócona, ale nie możemy zapomnieć o przyszłości, bo ta przyszłość się zbliża, my idziemy do przodu. Chciałbym powiedzieć, że chcemy uruchomić sezon zimowy, bo zimy nikt nie odwołał i mamy jeszcze piękne tereny, które możemy tutaj zaoferować naszym gościom i turystom, którzy przyjeżdżają. Ci przedsiębiorcy z branży hotelarskiej, gastronomicznej, gospodarstwa agroturystyczne, które nie ucierpiały, oni naprawdę przyjmą tutaj turystów. To turyści nas będą wspomagać, bo gmina Stronie Śląskie w masywie Śnieżnika rozwija się przede wszystkim turystycznie i my tą turystykę musimy tutaj wzmocnić, więc apeluję o to, abyście państwo nie odmawiali rezerwacji, oczywiście ustalali wcześniej szczegóły, ale zapraszam, żebyście nas odwiedzali i nas pomogli, a zwłaszcza tą branżę turystyczną, która tutaj u nas funkcjonuje. Dziękuję bardzo. Prosimy pana Tomasza Nowickiego, burmistrza Nowego Jorku. Szanowni państwo, pan generał, pan major, pan burmistrz powiedzieli już właściwie najważniejsze informacje, w związku z czym ja chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt, który jest z naszego punktu widzenia bardzo istotny jako funkcjonowania w społeczeństwie lokalnym. To są kwestie problemów emocjonalnych, problemów psychicznych, które mogą pojawić się wśród naszych mieszkańców i które wiemy już się pojawiają. My od samego początku staramy się zabezpieczyć opiekę psychologiczno-psychiatryczną. Takich przypadków załamań natury emocjonalnej może być coraz więcej. My wszyscy na początku zabraliśmy się za pracę fizyczną, to jest naturalne.
Ta praca jest bardzo absorbująca, natomiast już wszyscy zaczynamy sobie zdawać sprawę z rozmiaru klęski, która nas dotknęła, z rozmiaru klęski, która dotyka nasze rodziny. W związku z czym ja z tego miejsca chciałbym zaapelować do wszystkich mieszkańców obu naszych gmin, ażeby korzystali z takiej pomocy, ponieważ zaburzenia natury emocjonalnej, zaburzenia psychiczne to cichy zabójca. Przetrwaliśmy powódź, nie dajmy się położyć przez te zaburzenia. Jest dostęp w naszych gminach do takiej pomocy, trzeba z nich korzystać. Mamy sztab fachowców, którzy są w stanie pomóc, czy to w formie rozmowy, czy to psychoterapii, czy to również farmakoterapii. Uważam, że to jest bardzo ważna kwestia na tym etapie podnoszenia się z tego dramatu, w związku z czym proszę, żeby mieszkańcy korzystali z pomocy psychologiczno-psychiatrycznej. Dziękuję bardzo. Dariusz Nowakowski, Polsat News, przyszedł do pana pytanie. Tak, tak mi się wydaje, może ktoś inny będzie z tym odpowiedzieć. Wczoraj pojawiła się informacja, jakoby mieszkańcy mieli odnaleźć dwa ciała, w tym jedno na terenie powiatu łódzkiego. Czy może pan te informacje potwierdzi? Bo wiemy też, że od kilku, właściwie już kilkudziesięciu godzin, właściwie od początku powodzi, jest poszukiwana także 77-letnia kobieta. Ona jest zgłoszona jako zaginiona. No i cały czas też czekamy na jakieś informacje, czy to może ona. Dzień dobry Państwu. W dniu wczorajszym na terenie Odrzychowic Kłodzkich odnaleziono ciało kobiety. W dniu dzisiejszym prowadzone są czynności zmierzające do identyfikacji tej osoby. Natomiast na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jest to osoba, która była podana jako osoba zaginiona. To wyjaśni postępowanie, które będzie prowadzone przez policję pod nadzorem prokuratury. Także nie potwierdzam tego, aby były to dwie osoby. Na pewno mówimy o jednej osobie. Na terenie powiatu polskiego mówiono tak. O jednej, jeszcze teren myski, i to miała być ta druga osoba. Rozumiem. Tak, Kamil Jerafa, Telewizja Republika. Ja mam pytanie do przedstawiciela Wód Polskich. Tak, słucham. Czy może pan powiedzieć, jakie są przyczyny pęknięcia tamy w stronę Śląską? Dobrze, szanowni państwo, ja jestem, reprezentuję Wody Polskie, natomiast ja zostałem skierowany przez prezesów z RZGW w Krakowie i zajmuję się od poniedziałku koordynacją działań zmierzających do odbudowy tego, co zostało zniszczone. Nie chciałbym się wypowiadać tutaj za kolegów, spekulować na temat przyczyn. My w chwili obecnej skupiamy się na inwentaryzacji, uruchamiamy kolejne działania, także takie rzeczy proszę rozmawiać z naszą centralą. Panie burmistrzu, a pan ma swoje stanowisko w tej sprawie, jeżeli chodzi o pęknięcie tamy? O przyczynach nie chciałbym rozmawiać, bo tak jak mówię, nie się wypowiadają w tej kwestii fachowcy. Tutaj tylko chodzi o sprawę dotyczącą komunikacji i alarmowania nas, czy zgłaszania w odpowiednim momencie, kiedy należało tam przeprowadzić ewakuację. Ja się skupiałem na tym, że my zarządziliśmy ewakuację bez powiadomienia Wód Polskich. Kiedy Wody Polskie już z nami miały kontakt, ale to już była ewakuacja rozpoczęta, która była tylko intensyfikowana w okresie wieczornym między sobotą a niedzielą, czyli całą noc była przeprowadzana do niedzieli, tak, 15 września. Natomiast przyczyny, szanowni państwo, nie jestem fachowcem tej materii, tak jak mówię, budowla hydrotechniczna, która jest w Stroniu, ta zapora, jest budowlą ponad stuletnią. Były prace robione po powodzi w 1997 roku, modernizacyjne, będąc tutaj na miejscu, więc obserwowałem, że te prace były robione, prace pomiarowe i tak dalej. Trudno mi się wypowiadać, czy ta budowla wytrzymała tak duży napór wody, bo to był wyjątkowa ilość wody, która spadła w tym okresie, w tym niżu, który tutaj był nad nami i po prostu nie udźwignęła tego ciężaru chyba tej ilości, tych milionów, tysięcy kubików wody. To panie burmistrzu, to kiedy pan się dowiedział o tym, że te wały zostały przerwane i w jaki sposób, w jakich okolicznościach? Znaczy wały zostały przerwane około południa w niedzielę i o tym się dowiedziałem od moich służb. Natomiast rozmowa w nocy czy wieczorem były prowadzone z Wodami Polskimi i w ten czas już była kontynuowana ewakuacja z terenu miasta. Przede wszystkim tutaj, gdzie jest ewentualna by była możliwość przerwania tamy, żeby z tej części ulicy Nadbrzeżnej, ulicy Hutniczej, ulicy Zielonej ewakuować ludzi, ulicy Dolnej i Polnej. Więc te miejsca były ewakuowane, ale tak jak mówię, ta ewakuacja trwała już
przez sobotę po rozmowie z Wodami Polskimi, kiedy było potwierdzenie, że zbiornik jest niestabilny. Dalej te prace ewakuacyjne, czy te działania ewakuacyjne były prowadzone. A jak pan ocenia w ogóle ten komunikacji między Wodami Polskimi, między sztabem kryzysowym, między stroną pana, czyli samorządową? I czy na podstawie ewentualnych błędów, które tutaj miały miejsce, można by jakieś rekomendacje zaproponować na przyszłość w takich katastrofalnych okolicznościach? Komunikacja była słaba, przyznam się szczerze, były tylko podawane nam poziomy wód, jakie są w zbiorniku. Uważam, że to było małe, więc większa komunikacja pomiędzy Wodami Polskimi i zarządcą zbiornika powinna być prowadzona. No i oczywiście nowe budowle hydrotechniczne, myślę nowoczesne, które by pracowały tak jak należy, a nie stara budowla, która nie mogła odpowiednio regulować wody, która wpływała do zbiornika. Pan mówi, że był informowany tylko o poziomie wody, jaki był w zbiorniku. A jakich informacji istotne w tym przypadku do pana nie docierały? No istotne informacje dotyczące ewakuacji, która, tak jak mówię, w rozmowie mojej, której ja byłem inspiratorem tej rozmowy telefonicznej, żeby się dowiedzieć, jaka jest sytuacja na zbiorniku, jak mi przedstawiono stan, jaki jest, no to w ten czas kontynuowaliśmy tą ewakuację, która już była rozpoczęta. Ja chciałem tylko dopytać, o której godzinie poinformował pan burmistrz starostwa powiatowego w Płocku, że tama została zerwana? To było właśnie, kiedy została przerwana, czyli myślę gdzieś godzina 12 po 12. I kogo pan poinformował? Panią starostę kłodzką. To ja mam jeszcze pytanie dotyczące wałów, a także tamy. Czy być może ma to związek z jakimiś pracami budowlanymi, inwestycjami, które były wykonywane w ostatnim czasie na terenie gminy? Szanowni Państwo, ja mogę potwierdzić, że prace były wykonywane na wałach ziemnych, z racji tego, że jestem tutaj na tym terenie, ale czy one miały wpływ na pęknięcie tamy, to naprawdę niech to zbadają fachowcy. Ale prace były. Panie burmistrzu, w ogóle procedura zarządzania ewakuacji tej sytuacji? Od kogo pan dostaje informacje i kto podejmuje decyzję o samej tej ewakuacji i jak same, nie wiem, czy właśnie czy władze samorządowe, czy może sztab kryzysowy podejmuje działania o informowaniu mieszkańców zagrożonych terenów o tym, że taka ewakuacja jest? Nie miałem informacji o ewakuacji, to były nasze zarządzanie gminne tutaj, które też jest sztab ustalony, tak, który tutaj zarządza. Ja jestem oczywiście szefem tego sztabu na poziomie gminnym i to my podjęliśmy taką decyzję, że przeprowadzamy już w sobotę ewakuację, znając prognozy, jakie nas czekają na najbliższe godziny. A czy wszyscy byli poinformowani? Także zapowiedzieli... Staraliśmy się wszystkich poinformować. Oczywiście było to utrudnione, bo mieliśmy, chciałem zaznaczyć, że oprócz tego, że było pęknięcie zbiornika, to mieliśmy bardzo duży wypływ i przerwanie wałów na rzece Białej Lądeckiej, która wcześniej już wylała i zalała część miasta, więc z dwóch stron byliśmy atakowani i ta ewakuacja była przeprowadzana przez moje służby, Ochotniczą Straż Pożarną, na zasadzie dźwiękowej, tak, i światła, i oczywiście informacja, która przechodziła przez głośniki, megafony. No później już było tak trudne dojście do budynków wielomieszkaniowych, że firmy nasze lokalne nas wspomagały, bo trzeba było ciężkim sprzętem jak gdyby dojechać do klatek schodowych, żeby ewakuować ludzi na te urządzenia większe. Pan mówił o 300 milionach w zniszczeniach w sferze komunalnej. Ja rozumiem, tak, wstępnie. Ale chodzi tylko o gminę? Tak, infrastrukturę, infrastrukturę tylko gminną, komunalną, bo zniszczenia na pewno są większe jeszcze w infrastrukturze prywatnej i innej, tak? Ja mówię tylko o infrastrukturze gminnej. To tak wstępnie. Czy pojawiły się osoby na terenie tutaj okolicznym, które podają się, że są z Głównego Urzędu Inspektoratu Budowlanego i żądają pieniędzy od ludzi za wycenę? Tak jest na przykład w województwie lubuskim. Tego rodzaju oszuści. Nie znam takiej sytuacji. Panie burmistrzu, a są gotowe obiekty turystyczne, które rzeczywiście są w stanie przyjąć mieszkańców? Bo wiemy, że miasto naprawdę zostało bardzo mocno doświadczone. Pan mówi, że zaprasza turystów. Rzeczywiście są takie obiekty, są tacy przedsiębiorcy. Wiemy, że ta turystyka jest dla was ważna, którzy są, że może pan puścić taki przekaz w świat. Jest taka informacja, to nie jest moja informacja, to jest informacja na podstawie działań takich oddolnych właśnie tych gestorów, którzy mają hotele, że oni chcą przyjmować turystów, są przygotowani, dlatego ja ten apel przekazuję dalej, że chcemy po prostu iść dalej, tak? Rozpoczyna się sezon zimowy
i jest dużo obiektów, które są w stanie przyjąć turystów, swoich gości do swoich obiektów. Chciałem zapytać o łączność, bo rozmawiałem wczoraj z burmistrzem Płocka, on mówi, że do tej pory szuka maila od Wód Polskich, jakoby ta tama na rzece Murawce miała pęknąć. Nie uważa pan, że jest coś do zrobienia na przyszłość w ramach wyciągania wniosków w poprawie tej komunikacji? Wiemy, że są takie, już nie chcę reklamować konkretnych rozwiązań i konkretnych firm, ale wiemy, że naprawdę da się ten internet dostarczyć chociażby do Ukrainy, która jest przecież w konflikcie zbrojnym. Wydaje się, że tutaj na wypadek podobnych sytuacji zarządzania kryzysowego chyba ta komunikacja to jest taka podstawa. Podstawa jest komunikacja, szanowni państwo, i to na pewno trzeba bardzo mocno poprawić. Tu musi być współpraca z zarządcą tego suchego zbiornika albo byłego zbiornika, ale mam nadzieję, że zostanie odbudowany, bo po prostu te zniszczenia na przestrzeni tych lat, 97 rok, 2010 i 2024, no pokazuje, że my jako tutaj samorząd gminny nie jesteśmy w stanie udźwignąć takiego rozmiaru kataklizmu, więc informacja, komunikacja musi być, muszą być odpowiednie kanały, instrumenty, narzędzia, które pozwolą nam w odpowiednim czasie zabezpieczyć naszą ludność i nasze mienie.